Szczęść Boże, kochani, naprawdę, nie wiem czy wiesz, ale trwa Wielki Tydzień. Przed nami niesamowite, najważniejsze dni w roku, liturgicznym i najkrótszy okres tego roku liturgicznego, od mszy Wieczerzy Pańskiej aż do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, święte Triduum Paschalne, kiedy będziemy rozważać najświętsze tajemnice naszej wiary, ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa, mękę i śmierć Pana Jezusa. Od nocy były debaty Wysokiej Rady, by Jezusa skazać. Piłat próbował go uratować, ale się nie udało. Pod presją arcykapłanów niestety skazuje Jezusa. I ten, wcześniej ubiczowany, teraz bierze belkę krzyża i przez ponad 700 metrów niesie ją na Golgotę. Tam umiera, kiedy nie łamią goleni, przez 3 godziny wisząc na krzyżu. Chciejmy w te święte dni rozważać tajemnice Jego męki i śmierci w Wielki Piątek podczas liturgii Męki Pańskiej. Wielka Sobota, dzień ciszy, postu, adoracji w grobie Pana Jezusa. Dzień, w którym przygotowujemy się na Wigilię Paschalną. Niech nie zabraknie Cię na tych świętych liturgiach. Jeżeli wierzysz, to kochasz. Jeżeli kochasz, to jesteś. Życzę Ci wszelkiego dobrego. Módlmy się za siebie nawzajem, byśmy trwali u stóp Jezusa.